Dzień dobry, witamy ponownie. Piąty odcinek e, biznesowego Five O'Clock z Justyną Jakubczyk jako gościni i Łukaszem Pawłów prowadzącym. E, ostatni to już odcinek, więc Justyna wykorzysta wykorzystam e, mm, twoją obecność i twoją wiedzę, przede wszystkim twoją eksperckość. E, mm, chciałem trochę porozmawiać o zakończeniach, czyli o wielkich odejściach, The Great End, co jest waszą, taką twoją i też waszą, bo wiem, że działasz wspólnie, autorskim pomysłem, o którym po prostu opowiedz. Ja już o tym słyszałem w jednym z twoich wywiadów, rozmów i to po prostu fantastycznie brzmi, ale też daje do myślenia, ale wcześniej dokończę historię o ubezpieczeniach. Okej, okay, czyli mamy końcowy odcinek i będziemy na końcu mówić o końcach. Tak się złożyło. No? Tak, ta historia się fajnie nam tu wplecie. The great end, wielkie, ale bardziej świetne, w sensie w takim znaczeniu, że fajne odejście klienta, nie? Takie kontrintuicyjne bym powiedziała, Taki być lądry, może kontrlogiczne, może o tak, żeby tak myśleć o odejściach klientów i o pożegnaniach, żeby mówić, że to jest fajne odejście i żeby się z tego cieszyć, nie? Bo to, to się w firmach nie dzieje. Raczej jest tak, że klient jak odchodzi, no to albo się o nim zapomina, albo się o nim źle myśli, porzuca się trochę go, no bo to już nie jest kapitał dla firmy, nie? Czasem się mu chyba jeszcze utrudnia. Albo, no dokładnie, no jest przecież ta polityka y, nie otwierania tak łatwo drzwi, e, czyli utrudniania klientowi I tu, i tu się pojawia też właśnie mierzenie tak zwanego Customer Effort Score, Czyli mierzenie wysiłku klienta. I ono może być mierzone na różnych punktach styku. Może być i na początku, czyli jak bardzo wysiłkowe jest dla klienta wejście, zakupienie, jak bardzo wysiłkowe dla klienta jest albo jak łatwe jest rozwiązywanie problemów. Albo na przykład właśnie w tym kontekście zamknięcia konta, zakończenia umowy. Mhm. Czy utrudniamy, czy ułatwiamy i jak bardzo, nie? To jest taki wskaźnik. On też inaczej jest nazywany Net Easy Score. Taka, taki współczynnik mierzenia Prasuje, łatwości. Pracujesz z branżą medyczną, opieka zdrowotna? Czasami mam do czynienia. Tak, od razu jak mówię o tym łatwości, to, to ta branża mi się przypomniała, aż tam jest. No dużo, ale to też pewnie wielu czynników może wynikać. Załatwienie sprawy za pierwszym razem, pewnie to też tutaj ma jakieś znaczenie. kontakt Contact Resolution tak. to jeden z też z kluczowych czynników, no, wskaźników, przepraszam. Ale no, przepraszam, ale nie no przerywam cię, do, do tych, to do jest... tych endów jeszcze, to może background zarysuję, bo ja prowadzę spółkę CX House i faktycznie z moją wspólniczką Elą Gierczyńską realizujemy razem projekty CX-owe i ona zajmowała się sprzedażą odnowieniową w ubezpieczeniach OCAC i zrobiła genialny projekt. Wykręciła w trzy miesiące takie wyniki i podniosła takie wskaźniki jak Renewal Rate, Wskaźnik odnowień. Wzrost sprzedaży, czyli właśnie nowe, nowe, nowe ubezpieczenia o 26%, czyli podpisanie, może nie nowe ubezpieczenie, źle powiedziałam, kolejne podpisanie polisy, w sensie przedłużenie. Mhm. Upsell, crosssell. Ponad 20%, 60% koroselu, no bardzo dużo zrobiła. I jakby na tej podstawie tego, co ona zrobiła, wyszłam, żeby przygotować to podejście, które nazywałyśmy The Great End, czyli ta metodyka projektowania końcowych doświadczeń klientów i projektowania offboardingu. No i co ona robiła? Przede wszystkim skupiła się na tym, żeby przeanalizować głos klienta. Pod kątem tego, co powoduje, że klienci już nie chcą, są zniechęceni i podejmują decyzję o odejściu. I co powoduje, że jednak się klienci decydują, żeby zostać. Nie? Takie dwie grupy zbadała. No i um, ciekawe, nieciekawe. Wyszło, wyszło wtedy też, że jest sporo czynników niezależnych od firmy, i te odejścia są zupełnie naturalne. Więc chcąc, nie chcąc, firma powinna być na to przygotowana. No i. Wtedy była, no miała serię dokumentów do podpisania, jeszcze jakieś tam ewentualnie opłaty do zrobienia, tak? Więc ileś tam kroków ten klient miał do przejścia, żeby faktycznie się już wymiksować z tego ubezpieczenia. To, to było jedno, jedna rzecz. Druga rzecz była taka, że klienci powiedzieli wprost, że oni oczekują od tych konsultantów na infolinii, że będą rzetelnymi doradcami. Czyli że, znaczy nie powiedzieli tego wprost oczywiście, bo to wywnioskowane zostało w zespole po przeanalizowaniu wielu rozmów i słów klienta, że oni chcą i, i doceniają, kiedy ten doradca jest przygotowany i wie, jak to wygląda w innej firmie, jak to wygląda właśnie na tle konkurencji, i powie, to wie pan co, no dzisiaj faktycznie nasza składka i nasz zakres jest mniej korzystny dla pana niż w firmie X. A więc zostawiamy panu decyzję, może pan chce z nami być i po prostu jedną decyzją sobie to przedłużyć i będzie wygodnie, a być może zależy panu jednak na, tym, na tej kwestii finansowej i chce pan zdecydować inaczej. To być może za rok u nas będzie taniej, to wtedy zapraszamy, nie? I ona wprowadziła właśnie taki typ scenariusza rozmów, który nie był standardem i nie zawierał tych takich, że my musimy za wszelką cenę tego klienta przekonać, tylko faktycznie dać klientowi pokazać możliwości i dać mu przestrzeń do tego, żeby on sobie zdecydował. I co się okazywało? Oczywiście niektórzy klienci mówią: OK, spokojno, to ja idę dalej i nie przedłużam. Ale część klientów była taka, która mówi: Kurczę, wie pan co? Ja doceniam to, że mi pan tak wprost o tym mówi. I w sumie to ja zdecyduję się na to inne ubezpieczenie, ale moja żona za chwilę będzie miała nowe auto, to ja przyjdę do was, bo na te nowe auta to jednak macie trochę lepsze mhm. oferty. No i tutaj był ten moment, kiedy kurczę, faktycznie m, widać było trochę to podejście, też, o którym opowiadałeś, takie przyzwolenie na nie, mhm. e, żeby to uszanować i wtedy klient też to docenia i jest przygotowany scenariusz wyjścia do tego klienta. No dobra, czyli na tej jednej rozmowie, kiedy klient mówi, okej, okay, to ja odchodzę i zmieniam, no to tak przeprocesujmy sprawę, żeby on już nie musiał więcej nic robić, nie? Więc Ela w ten sposób zadziałała. Po trzech miesiącach wykręciła te nowe wyniki. Zaczęła dosprzedawać też ubezpieczenia na mieszkanie i tak dalej. No więc potem um, przekułyśmy to dalej na bazie też moich różnych projektów i metodyki design thinking, service design i modelu fajnego um, googlowskiego Heart. To jest też taki model, który mówi o um, wskaźnikach, o miernikach doświadczeń. Happiness, uh, engagement. Task completion. Teraz już nie pamiętam, jak to dokładnie brzmi. No i wyciągnęłyśmy sobie z tego wnioski i zaczęłyśmy w firmach robić projekty, gdzie analizujemy końce, czyli doświadczenia klientów na końcach, biorąc pod uwagę głównie trzy miesiące, ostatnie trzy miesiące. I jak teraz, na przykład, w większości firm ubezpieczeniowych, zatrzymam się przy tym przykładzie. Jest tak, że mniej więcej miesiąc przed wysyła się klientowi jakiś list, przypomnienie, maila, hmm. dzwoni się. To my robimy ten krok dużo, dużo wcześniej, na przykład trzy miesiące przed. I nie, nie przychodzimy tam, A, dzień dobry, proszę pana, za trzy miesiące kończy się polisa, mamy ofertę. Tylko zaczynamy od momentu relacyjnego, nietransakcyjnego. I mówimy tak, że jedziesz już z nami. Ileś tam czasu, teraz mamy dla Ciebie podsumowanie. W ostatnich miesiącach skorzystałeś, nie skorzystałeś z asystansa ze, swoich, ze swojego ubezpieczenia. Dziękujemy, fajnie. I teraz chcemy przygotować Cię na to, żeby to Twoje ubezpieczenie trwało. Daj nam znać, czy ono będzie dalej kontynuowane. Dalej kontynuowane, masą myślane. Czy, czy, no wiadomo. Tak, czy bierzesz pod uwagę, zostanie, czy być może zastanawiasz się i zmieniają Ci się okoliczności, bo być może będziesz miał jakiś inny sprzęt też do ubezpieczenia, czy jakiś przedmiot. Więc trzeba będzie to na przykład ująć w ofercie, nie? Czyli przygotowujemy takie scenariusze i to fajnie zaczęło działać nawet na zasadzie automatyzacji, że klient na przykład w mailu widzi trzy batony do kliknięcia, trzy przyciski. Jeśli chcesz dalej z nami zostać, to kliknij tutaj i my przygotujemy dla ciebie specjalną tam ofertę. Jeśli ona będzie szybciej, no to 10% zniżki dostaniesz, nie? Tam się czasem pojawia taki element transakcyjny. Nie umawialiśmy się na to, no. ale dokładnie tak skorzystałem z odnowienia polisy w na samochód, w sensie Aha. motorowej. A no to dokładnie tak. o podobnym. Sporo wcześniej otrzymałem taką informację, spojrzałem na kwotę, nawet nie wiem ile była ostatnio, ale mówię okej. Okay. Mm -hmm. Nie sprawdzałem nawet y, u konkurencji, mm -hmm. no bo też jakiś czas już tam jestem, jest okej, okay, wiem, że tam... Mm -hmm. Po prostu. Która firma już tak działa? E, <laughs> w mogę? kuluarach mi zdradzisz? No, w kuluarach, dobrze. Dobra. O, super, to było super i pamiętam, że... No. No zresztą psychologia podejmowania decyzji mówi bardzo prosta i to wiele rzeczy już jest już zbadanych, zweryfikowanych im mniej czasu na podjęcie decyzji masz. Tym bardziej ona jest skomplikowana i też taka presyjna. Tak. Wtedy nie jest mądra wielokrotnie, jest też, nie dasz mi ileś, to idę do konkurencji. Jest taka też, dla obu stron nie jest fajna, bo ja jestem waszym stałym klientem, to mm -hmm. tutaj powinniście... To no jest agresywnie, nie? Agresywnie, dzięki za to słowo. Wyprzedzanie, super, podoba mi się to bardzo. I wiesz co, mi to, i to był jeden z takich też ciekawszych wniosków, które miałam z badań klientów leasingowych, bo oni też tam, na przykład, w ogóle to było zaskakujące 300 tysięcy umów kończonych co miesiąc, a nikt nigdy wcześniej nie pomyślał, żeby Pójść do klienta trzy miesiące wcześniej. To klienci nam to zaczęli mówić, że jak dostają pismo 28 dni przed, że się za chwilę kończy umowa, to oni mówią: Ja nie mam czasu, żeby w ogóle przygotować się na kolejną inwestycję. Gdybyście mi dali znać wcześniej trzy miesiące, to ja bym wyczarował wy sobie ten budżet i zabiera sobie firma szansę na to, żeby faktycznie tego klienta zostawić. Nie? No tak. No, no więc my trochę robimy takie kroki wyprzedzające. Ale przejdę przez całą tą metodykę, bo tam jest pięć kroków. Pierwszy to jest ground, czyli zbadać te, te powody czy okoliczności, tak? To jest mhm. sytuacja, co klienci dzisiaj doświadczają, dlaczego odchodzą, dlaczego zostają. Potem mamy R, reasons, czyli już opracować te hipotezy dotyczące przyczyn odejść, i mieć to z tyłu głowy, i zastanowić się, co my dzisiaj, mając takie, a nie inne zaplecze firmowe, możemy zrobić. Żeby też nie, nie kreować jakichś rozwiązań, które, wiesz, no nie będą osiągalne, no bo na przykład firma nie ma systemu nowoczesnego, który by umożliwił taką automatyzację, nie? Mhm. Chociażby wysyłki maili. Dalej mamy gry E. Emotions. I to jest bardzo ważne, że my się zastanawiamy wtedy, z jakimi emocjami chcemy klienta zostawić albo wypuścić. A właściwie nawet tam zastanawiamy się nad scenariuszami dla trzech grup, czyli Jakie emocje chcemy zostawić u klienta, który się waha. Nie, ja mhm. jeszcze nie mówi nie, nie mówi tak, naturalny proces. Czyli czy, czy chcemy, żeby on był zmobilizowany, czy by, żeby był, nie wiem, właśnie być może czymś wzruszony i to spowoduje, że gdzieś tam będzie chciał jeszcze mimo wszystko zostać, albo dumę w nim wygenerujemy, że poczuje się dumny z poprzednich decyzji i że jest tym klientem nadal, nie? Więc tu się zastanawiamy, jakie emocje dla tych wahających się, jakie emocje dla zostających. Którzy nadal chcą z nami być, i e, jakie emocje dla tych, którzy chcą po prostu odejść, żebyśmy my świadomie zadbali o to, co oni będą opowiadać o odejściu. No, kontrola. Pięknie to, to powiedziałaś. E, I dokończę, dokończę. bo to jest, to jest właśnie to emotion. E, I potem to przekuwamy w action, czyli plan działania, konkretnie sobie rozpisujemy, jakie procesy muszą być wdrożone, żeby takie emocje osiągnąć. I dopiero wtedy mówimy, jakie wskaźniki też chcemy osiągać. Nie? Czyli na tym poziomie action definiujemy sobie, jakie wskaźniki biznesowe, czyli czy chcemy renewal rate, czy chcemy może właśnie nowych klientów z rekomendacji tam zauważyć, czy być może chcemy, nie wiem, zwiększyć wartość klienta w czasie jego cyklu życia w naszej firmie, nie? No i potem mamy test and verify, czyli wdrażamy, i przez 3-6 kolejnych miesięcy patrzymy, czy faktycznie to, co sobie wymyśliliśmy na tych poprzednich etapach. To osiągamy, nie? Czy klienci już zaczynają opowiadać te historie, czy zaczynają przedłużać te umowy? Z czym wychodzą? Albo z czym zostają w firmie? Wow. Szanowny menedżmencie, jeśli zastanawiasz się, jak pozyskać nowy biznes, to zapraszam do naszych szkoleń. Jeśli zastanawiasz się, jak utrzymać i skalować aktualny, to być może tutaj jest najlepszy kierunek. I tym chciałbym trochę, już tak zbliżając się do końca, zapytać się, gdzie i czego można się nauczyć od Justyny Jakubczyk. Hmm. Uwaga, to nie jest łatwe pytanie. No myślę, że przede wszystkim o offboardingu, czyli jednak, żeby myśleć o tych końcach i tak przygotowywać te procesy dla klientów, żeby były. No, nie zawsze łatwe, bo to nie jest ten wyznacznik, nie? Mhm. ale żeby były takie adekwatne dla klienta, i takie, które go zachęcają, w sensie generują takie emocje, które my świadomie chcemy w nim wygenerować. Kontrolowane e, i, emocje. No. Tak, tak. Czyli jeżeli faktycznie. Ktoś chciałby się nauczyć zaopiekowywać te końce i pożegnania, to ja zapraszam. Trochę mam taką misję odczarowywania tych negatywnych końców. I myślę, że empatii, bo też szkole z empatii, takiej poznawczo-behawioralnej. Czyli nie mówię o empatii jako o współczuciu, bo mhm. niekoniecznie musisz czuć to, co klient czuje. Trudne to nawet. No dokładnie. A trudne, nietrudne. Wiesz, to jest najłatwiejszy poziom empatii, taki pierwszy, który przez neurony lustrzane my po prostu wychwytujemy emocje w otoczeniu, nie? Ale potem trzeba przerobić to na proces taki świadomy, czyli rozpoznać te emocje, odpowiednio zareagować, umieć nimi zarządzić i wewnętrznie, w sensie, no, jak masz. Jakiś sta, stan stresu, czy masz swoje emocje, czy jesteś głodny, to są blokery empatii, więc nie będziesz myślał o drugim człowieku, nie? Więc trochę tak naprawdę to jest najpierw zaopiekowanie się sobą, sobą. a potem, żeby dać sobie tą przestrzeń na zaopiekowanie się klientem, emocjami klienta, nie? No i potem ten element behawioralny, czyli odpowiednie zachowanie. A gdzie można? Się od ciebie tego nauczyć? Gdzie można? Na warsztatach y, zamkniętych, często w firmach, więc zapraszam, bo można mnie zaprosić. <laughs> ale też robię otwarte warsztaty czy, czy kursy. Rozwijam społeczność CX-ową, robimy eventy, więc trochę takich działań w sieci. Są też. też jakieś takie suchy na mieście, że jakiś kierunek gdzieś tam na jakieś uczelni, ale nie wiem, czy to prawda. Kierunek? A, tak, tak. To znaczy wykładam też. Wykładałam na kierunku Customer Experience Management w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Teraz to już chyba jest Merito. Przebranż... Przebrandowili się, zmienili nazwę. I w przyszłym roku też zostałam zaproszona do, na wykłady do Akademii Leona Koźmińskiego. I tu będzie, będę mówiła o tym, o co, o co mnie pytałeś, czyli też o wskaźnikach. CX-owych. Super, Jestem Bardzo ci dziękuję. No Jednak Udowodniłaś i też pokazałaś, że można się pięknie rozstać. Hmm. Bardzo żałuję, że to już koniec, ale może jeszcze będzie okazja, któryś wątek kontynuować w przyszłości. Dziękuję za Twoją obecność, za to, że się podzieliłaś wiedzą, za mnóstwo inspiracji. Ja zabieram do siebie bardzo dużo. No i cóż, korzystajcie, szanowni widzowie i słuchacze. I zapraszam do kontaktu z Justyną. Można na LinkedInie, tak jak Ty mnie tam Pe odnalazłeś, to ja zachęcam. I chyba zostawię nas takim górnolotnym stwierdzeniem, że każdy koniec jest nowym początkiem, więc dziękuję ci za początek naszej znajomości, za koniec tego, tej serii rozmów i jestem przekonana, że to jest początek naszej więzi poza linkedinowej. Dziękuję pięknie.